Dzieciom opowiadam nieraz taką historyjkę, jak przyszedł turysta do kartuzów srogiego zakonu z prośbą, żeby mógł pozwiedzać ten zakon. Przeor się zgodził i on wchodzi, pokazali mu refektarz, korytarze, cele zakonne i mówi do tych mnichów: przepraszam, ale jedno mnie to u was zastanawia. Gdzie wy macie swoje meble? A oni mówią: a ty gdzie masz meble? Ja jestem turystą, tylko przechodniem. A oni mówią: my też jesteśmy tu przechodniami. Jesteśmy tutaj tylko na chwilę przechodniami. Wiecie, my przypominamy takich, co by powiedzieli: przerzucimy cię do Rumunii, przyjdź na umówiony punkt przerzutu, a my przychodzimy, trzy walizki, wersalka, wanna. To się przyda wszystko. Czyś ty zgłupiał, człowieku. Musisz pod podłogą cichutko leżeć, a nic z sobą nie zabierzesz. My to, kochani, wszystko teoretycznie wiemy, że Pan Jezus, że się narodził, że nas zbawił. Ale prosimy dzisiaj tych trzech mędrców, którzy, mam nadzieję, są w niebie, by nam taką mądrość wyprosili, byśmy przed Nim na twarz upadli ze wszystkim, co stanowi nasze życie. Bo często my to wszystko wiemy, ale pokłon oddajemy czy jakimś sprawom, czy jakimś ludziom, czy jakimś marzeniom, czy jakimś wspomnieniom. A pokłon trzeba oddać Bogu. Niech nas tego mędrcy uczą dziś przez czytania. Niech nas Duch Święty tą mądrością z wysoka napełnia. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, epizod z trzema mędrcami, w polskiej terminologii trzej królowie, tak nam, ale tam o królach mowy nie ma raczej. Trzej mędrcy, bardzo tajemnicze wydarzenie, literatura na ten temat tego krótkiego fragmentu w Nowym Testamencie jest przeogromna w ogóle. Ilu ich było, czy dwóch, czy trzech, czy czterech. Co to była za gwiazda, raczej, że to było zjawisko nadprzyrodzone, czy oni byli astronomami, czy astrologami. No, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to niech czyta dużo. Natomiast nas interesuje oczywiście wymiar duchowy, nie faktograficzny, historyczny. On też jest ważny oczywiście dla odkrywania prawd duchowych, ale ten już my na mszy świętej nie będziemy robić analizy jakiejś naukowej tego tekstu, tylko zatrzymamy się nad tym, jak my mamy uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo Biblia poprzez opisy wydarzeń zaprasza nas, byśmy w naszym życiu czynili to samo i przeżywali to samo. Zaprasza nas do wydarzeń biblijnych. Bardzo ciekawy jest ten wątek z gwiazdą, bo, kochani, przy słońcu, słońcu, które też jest gwiazdą, tylko że bardzo blisko Ziemi, 8 minut 20 sekund promień słoneczny leci ze słońca. Przy słońcu można się ogrzać, na słońcu się można opalić, słońce daje życie zwierzętom, roślinom, ludziom. Nie wyobrażamy sobie życia. Przy księżycu też można czytać, jak jest pełnia księżyca, też można wędrować. Natomiast gwiazda ani nie ogrzeje, jest za słabe światło. Gwiazda może tylko dać znak kierunku. Teraz już w dobie satelitarnej i nawigacji nie są gwiazdy tak potrzebne, ale kiedyś wędrowcy, podróżnicy oczywiście zawsze zadzierali głowę do góry, szukając kierunku.
My często w życiu duchowym chcemy się ogrzać. To, co ja, kochani, wam powtarzam, przychodzą ludzie na rozmowę, do spowiedzi, jadą na rekolekcje, żeby się ogrzać, żeby nie było tak zimno w duchu, żeby nie było tak zimno w życiu, żeby wróciło ciepło w małżeństwo, w rodzinę. A Chrystus nam często mówi, nie dostaniesz słońca, dostaniesz tylko gwiazdę. Ona ci będzie świecić i pokazywać kierunek, w którym masz iść. Poczyniłem sporo, jeden ksiądz mi na to zwrócił uwagę, sporo refleksji na temat właśnie odnajdywania kierunku w noc sylwestrową. Chyba wszyscy o północy czy po północy patrzyliśmy się w niebo z zapytaniem, jak tam będą strzelać tego roku. W Warszawie była lekka mgła w noc sylwestrową. Gwiazdy się zza tej mgły przebijały, no ale już od godziny 12 to trudno by było znaleźć kierunek według gwiazd na niebie, bo strzelały fajerwerki. I to jest, kochani, nie wiem, czy jakoś się też tym zachwycicie, ale dla mnie był to zachwycający obraz naszej sytuacji duchowej. Gwiazdy w naszym życiu, Chrystus, moje powołanie, cel życia, prawda o mnie, to jest wszystko za lekką mgłą, a diabeł strzela z fajerwerków. Ciągle widzimy jakieś wybuchające fajerwerki, jakieś uczucie, moja tęsknota za miłością, genialny film, kariera, pieniądz, seks, erotyka. To są te strzelające fajerwerki, ale kiedy w Nowy Rok o godzinie 10 rano, jeszcze Warszawa była pusta, udałem się na taki dłuższy spacer, to wszystkie ulice były zasłane tymi petardami już odpalonymi, tymi racami odpalonymi, które były zwęglone, rozerwane i wypalone. I proszę zwrócić uwagę, że historia wielu ludzi to jest historia sylwestrowej racy. Miałeś swoje 10 sekund na nieboskłonie. Wszyscy na ciebie patrzyli. Eksplodowałeś gdzieś nieprawdopodobnie, a po latach jesteś wypalony i pusty i tylko zasłoniłeś blask gwiazdy, która pokazuje drogę do Chrystusa. Każdy z nas powinien mieć taką gwiazdę, małą gwiazdkę. To może być jakaś tęsknota. Kochani, to, co nas tak drażni, poczucie niespełnienia, że czegoś mi w życiu brakuje, że czegoś jeszcze potrzebuję, coś mnie ciągnie, coś mi się nie podoba w tym, co jest, chciałbym czegoś innego, to jest gwiazda. To poczucie niespełnienia może cię doprowadzić do Boga. Szatan oczywiście będzie ci strzelał fajerwerk, będzie ci odpalał nieprawdopodobne race i sztuczne ognie, żeby cię czymś zaspokoić, żebyś powiedział, teraz już mam wszystko. Ale tęsknota, nieraz ta gwiazdka się przebija zza tej mgły. To może być ciągły głód, to może być niepewność. Proszę księdza, przychodzę do księdza, bo ciągle jestem taki niepewny. Ja mówię, to po cichu ci powiem, obyś do końca życia był niepewny, bo jak się staniesz pewny, to przestaniesz przychodzić. To może być jakiś cytat. Ja często wam powtarzam zdanie, które w moim życiu odegrało dużą rolę i odgrywa. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. I to jest takie zwykłe jedno zdanie, żadna książka teologiczna czy filozoficzna, ale to jest jak gwiazdka, że jest sens. 150 razy zgrzeszyłem, już nowy rok się zaczął od grzechu, ale dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą i ta gwiazdka prowadzi. Ktoś może mieć jakiś cytat z Pisma Świętego, na przykład dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To jest taka gwiazdka, już mi się nieraz nie chce iść do przodu, ale no przecież dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych i moja świętość jest w zasięgu Jego wszechmocy. Mówiłem już to chyba kiedyś, takie też pouczające dla mnie bardzo wydarzenie, kiedy święty Atanazy zobaczył wszystkie pokusy, Bóg mu pokazał, wszystkie pokusy, wszystkie fajerwerki, jakie diabeł na nas zostawia. Święty Atanazy miał takie mistyczne widzenie wszystkich kłamstw szatana, jakie są na świecie, to się złapał za głowę i powiedział, Boże, kto się temu oprze, temu systemowi kłamstwa? I wtedy usłyszał głos Boga, pokora się temu oprze, tylko pokora. Kochani, bardzo ciekawą rzecz można wyczytać z dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Kiedy usłyszał król żydowski o narodzonym dziecięciu, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Herod się przeraził, bo zobaczcie jak to jest. Czekają na Mesjasza setki lat, czytają teksty natchnione, modlą się do Jahwe, by zesłał Mesjasza i dostają wiadomość, Mesjasz się narodził i oni wpadają w przerażenie. Natomiast królowie, kiedy przyszli i dostrzegli, gdy ujrzeli dziecię, bardzo się uradowali. Proszę zwrócić uwagę, w jednym fragmencie Ewangelii mamy dwie diametralnie różne reakcje na to, że się narodził król wielki, który wyzwoli świat.
Herod i Jerozolima się przerazili. Oni chcieli Mesjasza, ale kiedy ten Mesjasz się zaczął zbliżać, oczywiście wiecie, dlaczego się przerazili. Dlatego, że to, co nie najlepsze to słowo w świątyni katolickiej, ale jak mantrę wam powtarzam. Wszystko przepuszczamy przez filtr serca. Wszystko przepuszczamy. Przez filtr naszego najprawdziwszego ja. I kiedy oni usłyszeli, że narodził się Mesjasz, Mesjasz, który przyniesie nowy porządek, a oni mieli już tak się ustawili w tym starym porządku, ta cała elita żydowska, że nie chcieli żadnego Mesjasza. To jest postawa wielu ludzi. Panie Boże, oczywiście potrzebujemy Ci, tylko Panie Boże, nie wygłupiaj się, za blisko nie przychodź. Kochani, wszyscy wielbiliśmy Jana Pawła II, może nawet nieraz za dużo. Papież, ojej, tak się dostać do papieża na śniadanie. Boże, żeby tak w pierwszym szeregu, że komunnie z rąk papieża. Proszę Państwa, jak byście zareagowali? Teraz już papież nie żyje, ale parę lat temu. Dostajecie wiadomość z Watykanu. Papież chce u Ciebie zamieszkać w domu przez rok. Moment, chwila, zaraz. Nie, ja mogę jechać do Watykanu i raz na kwartał i zawieźć mu figurkę, ale zamieszkać u nas w domu? I tak wieczorem powie po papiesku, no dzieci, do modlitwy. Co tam oglądacie w telewizji? Teatr, Ojcze Święty. I filmy przyrodnicze. Przepraszam, wszyscy bylibyśmy przerażeni, gdybyśmy dostali wiadomość, że Ojciec Święty chce u nas pomieszkać rok. Albo jakiś taki super mistyczny benedyktyn z Teńca chce u Ciebie. I on tak usiądzie, no jak tam w rodzinie u Was? My powiemy, dobrze. Benedyktyni niech będą. Benedykt XVI niech będzie. Papież niech będzie. Tylko nie w moim domu. Nie w moim zakątku. Ile razy, kiedy ktoś do nas niespodziewanie przyjdzie, powiemy, nie zapalaj światła. Słuchaj, gdzie masz nożyczki? W tej szufladzie? Nie zaglądaj do tej szuflady, nie zaglądaj, wiesz. Zaraz ci znajdę nożyczki, ale nie zaglądaj, nie zapalaj. Słuchaj, pokaż, co ty masz w komputerze, co to za folder tutaj masz? Tego folderu zostaw, to takie próbki, wiesz, pierwsze moje, graficzne. My się boimy Boga za blisko. Wiecie, dlaczego ludzie się wściekają na Kościół? Bo Kościół jest to Bóg blisko. Oczywiście Kościół ma wady, mamy znowu te spory. I księża, my mamy grzechy, i katolicy, to wszystko jest, ale ludzie nie tego się najbardziej boją. Z grzechów kapłańskich to oni się cieszą, wrogowie Kościoła. Że ten Bóg się wtrąca, że coś mówi o in vitro, głosem Kościoła, że coś mówi ciągle o aborcji, coś mówi o nierezerwowalności małżeństwa, że mówi o czystości. Już mamy takie statystyki, że większość społeczeństwa jest za, że już statystyki pokazują, że Kościół jest wsteczny, średniowieczny, głupi, ale ciągle denerwuje, że ten Kościół stoi na swoim i nie chce popuścić, no. Ile razy spotykałem moich jakichś dawnych kolegów, którzy tupali nogą na ulicy, mówili, Piotr, jeśli wy będziecie tak dalej robić, to będziecie mieli puste kościoły. Przestańcie już się wygłupiać z tą zakazem antykoncepcji. Ja mówię, to ty się tak troszczysz o te kościoły, żeby były pełne. No oczywiście, że ja tylko się o te pełne kościoły troszczę. Nie to, że ja z żoną chcemy używać prezerwatywy, to nie, tylko żeby wam kościoły pustoszeją. Lepiej, żeby kościoły były puste, ale był w nich Chrystus i głoszona prawdziwa Ewangelia. Nie śmiałyby być tłumy, ale mielibyśmy tutaj zacząć iść na kompromisy moralne. Przeraziła się Jerozolima. Przeraziła się cała Jerozolima, że Bóg się rodzi, przyjdzie, Mesjasz. A ci się ucieszyli. Pokora. Weszli do domu. Kochani, mędrcy, nie królowie, raczej mędrcy. Wiadomo, wyższe sfery społeczne, elity jakieś intelektualne, przyszli już niedostajni, bo egzegeci mówią, że to było gdzieś pół roku po narodzeniu Jezusa. Zapewne Józef już w Betlejem znalazł jakieś na pewno skromne lokum, może gdzieś znalazł tymczasową pracę. Ale weszli do domu, przyszli do domu cieśli i ubogiej dziewczyny z Nazaretu i nie powiedzieli, Maryjo, wyprowadź nam Jezusa, my nie będziemy wchodzić do takiego domu. Jeszcze tam jakiś pastuch może się został z Bożego Narodzenia. Ja tam z pastuchem nie uklęknę. Ja tu, proszę Państwa, zawsze prowokacyjnie mówię. Chcesz zobaczyć Chrystusa, musisz stanąć ramię w ramię z pastuchem. Dlatego my, księża, jesteśmy często jak pastuchy. Nie błyszczymy jakimiś intelektualnymi fajerwerkami. Wielu ludzi mówi, ja mam iść spowiadać się u mojego proboszcza, który za betoniarką w tygodniu biega? Ja mam iść do tego, jedna pani mi mówi, ja mam iść do tego młodego chłopczyka księdza po święceniach i mu o swoich problemach mówić, niech ksiądz nie żartuje. A cóż on wie o problemach 40-letniej kobiety? Ja mówię, on wie jedno, że 40-letnia kobieta może pójść do piekła.
i chcę ją przed tym przestrzec, jak będzie za bardzo pyszna i zarozumiała. Więc dlatego ja się, proszę Państwa, też często denerwuję. Ach, ci katolicy, tacy są, spowiadam kogoś, tłumaczę, on nie rozumie. Pastuchy jesteśmy. Pastuchy jesteśmy. I trzeba uklęknąć z pastuchami w tłumie, żeby zobaczyć Jezusa. Jacy oni byli mądrzy. I oni wchodzą w świat Boga. Często to mówię. My chcemy Boga wciągnąć w swój świat. Pat, Panie Boże, teraz mi się związek rozsypał, z matką się nie układa. Chodź no tu, Jezu, chodź tu, chodź do pokoju. Ci pokażę, jak tu moja babcia choruje, są kłopoty. Chodź tutaj, wejdź w mój świat. Widzisz, mam teraz taki kryzys, depresję. Patrz, po Sylwestrze chłopak mnie rzucił. Taniec się nie udał, rozstanie było fatalne rano na przystanku. Chodź, Jezu, co ty... A oni nie mówią, Jezu, chodź, chodź. My wchodzimy do Twojego domu, a ten dom dziwny, może, no przepraszam, spodziewali się widoku jakiegoś chyba bardziej wzniosłego niż dzieciątko, niemowlak sikający w pieluszki, bo to się na pewno Mesjaszowi zdarzało. Jego matce 13-14-letniej i cieśla gdzieś tam się kręcił ze swoimi twardymi rękoma i dłońmi. Ale oni rozumieją, są na tyle mądrzy, że wiedzą, że Bóg zaskakuje. Jak często Państwu mówiłem, że my sobie wyobrażamy, dziewczyna sobie wyobraża, jaki będzie mąż, rodzice sobie wyobrażają, jaki będzie syn i potem jesteśmy wściekli, że to tak on nie jest. Ale i Boga sobie wyobrażamy. A On ciągle nas zaskakuje. My niestety do tego widoku betlejemskiego też my się już przyzwyczaili, ale w naszym życiu będzie dużo zaskakujących scen, obrazów, wydarzeń i decyzji Bożych wobec naszej osobowości. Dziwny Bóg, nieoczekiwany, łatwo mogący rozczarować. Proszę zwrócić uwagę, odwołam się tutaj do sceny ewangelicznej 30 lat potem, kiedy Jezus Chrystus przechodzi, a Jan Chrzciciel stoi ze swoimi uczniami. Oni pytają, gdzie ty mieszkasz? A Jezus mówi, chodźcie, a zobaczycie, wejdźcie do mojego domu. Poszli i zamieszkali u Niego. Chrześcijanin jest to człowiek, który nie ciągnie Jezusa do siebie, do domu, tylko idzie do Jezusa domu i z Jezusem zamieszkuje. Tego się po prostu nie da opisać. Przecież mógł Jezus powiedzieć, jakaś tam Marszałkowska 6/12 mieszka. Nie chodźcie, a zobaczycie, bo tego się nie da opisać, gdzie Bóg mieszka. Dlatego to jest takie trudne, kiedy ktoś przychodzi, ma jakąś wizję swojego wyjścia z grzechu, zgody w rodzinie, rozwiązania problemów osobistych i pyta mnie, proszę księdza, jak to będzie, jak to Pan Bóg mi pomoże, bo ja mam takie plany, czy On je zrealizuje, czy On mi dał, co proszę. Musisz zamieszkać z Bogiem, dopiero zrozumieć. Proszę Państwa, wszyscy, którzy żyjecie w małżeństwie, wyście przed ślubem narzeczonego swojego chłopaka, dziewczynę znali, ale jak zamieszkaliście pod jednym dachem, to się nagle okazało, że to jest ktoś zupełnie inny, zupełnie jakoś to inaczej postrzegam. Chodź i zamieszkaj ze mną, musisz pomieszkać ze mną. Musisz pomieszkać, a Bóg będzie takim właśnie trudnym lokatorem, trudnym gospodarzem, bo to my w zasadzie u Niego zamieszkamy. On wszystko widzi. To nas najbardziej chyba denerwuje. Ja pamiętam, kiedyś jedna pani była przerażona, kiedy przyszedłem do niej po kolędzie, bo już mi chyba to powiedziała, nawet jak wychodziłem z tej kolędy, a na pewno do tego wróciła po pół roku. W ogóle się nie mogłam modlić, jak ksiądz był u nas po kolędzie i w ogóle się skupić, bo ksiądz zaglądał u mnie na szafę. Wszędzie posprzątała, na szafie nie. No. Ja nie przewidziałam, że przyjdzie ksiądz o takich gabarytach, mówi. Przyjdzie Jezus i zajrzy na szafę. Tego żeśmy nie przewidywali. Wszystko żeśmy sobie dla księdza na rozmowę ułożyli. Punkt pierwszy, drugi, siódmy. Potem wrócę do drugiego, zilustruję ósmym. A tu przyszedł Bóg i w ogóle zapytał o coś innego. W ogóle zapytał o coś innego. My ciągle mamy koncepcję dla Pana Boga. A oni upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Upadli na twarz. Buzia do ziemi. Jak to się mówi, gęba w ciup. Koniec. Nie ma gadania. Na twarz, że nawet na Niego nie patrzyli. Tak, jestem przekonany, że chyba nikt z nas nie upadł na twarz. Pomijam upadki z roweru czy jakichś napojach wyskokowych, ale żeby przed kimś na twarz, no już chyba, że jakiś chłopak ma wyjątkową sprawę do dziewczyny, to upadli na twarz, przed dzieckiem, nic nie rozumieli. Nic nie rozumieli, zresztą zaraz do tego dojdziemy i otworzywszy swoje skarby. Popatrzcie, 22 lata jestem księdzem, nie zauważyłem tego nigdy. Otworzyli swoje skarby, nie kufry, nie worki, skarby otworzyli. Jak to można skarb otworzyć?
Otwiera się skrzynkę, szafkę, torbę, a tu jest napisane, jak wół otworzyli swoje skarby. Być może interpretacja jest taka, że prawdziwym skarbem zawsze dla Boga jest serce. Czy to wyrażane przez złoto, mydło, kadzidło, czy te 5 złotych, które będziesz rzucał na tacę, czy ofiara na dom dziecka, czy pomoc. Nigdy dar nie jest darem. Materia nie jest darem. Darem jest zawsze serce. Otworzyli swoje wnętrza. Ty masz naprawdę jeden skarb. Swoje ja. Możemy Panu Bogu dawać różne rzeczy po to, żeby nie dawać siebie. Są ludzie, którzy bardzo dużo się dla Kościoła udzielają. Bo ja znałem takich ludzi. Oni Kościołowi załatwiali tam różne rzeczy. Oni na Kościół dawali pieniądze. Oni proboszczom pomagali w budowie Kościoła. Ale się chciał powiedzieć, a kiedy Pan był u spowiedzi? A, księżulku, to tam kiedy indziej pogadamy. Co? Cemencik potrzebny? Wapno potrzebne? Dużo mogli dać. Proszę księdza, ja z tym księdzem jestem po imieniu, z tamtym piłem brudzia. To jeden biskup u mnie kiedyś tam na kolacji. A kiedy Pan się modli? No, tak za bardzo nie mam czasu, bo tak zapraszam tych biskupów, to się tyle mam tych zaproszeń, że tyle daję, tyle jestem w Kościele. Ja zawsze podejrzliwie patrzę na tych, co za dużo biegają do Kościoła. Można tyle biegać do Kościoła po to, żeby nie dać siebie Panu Bogu. Pobożność, ta pobożnością się skryć. Otworzyli swoje skarby. Jeden masz skarb. Swoje ja. I pilnujemy go nieprawdopodobnie, żeby go nieraz nie otworzyć. Całe życie. Już się wydało, że otwarte. Jeszcze jedno dno. Już się wydało, że wszystko pokazaliśmy. To na szafie nie pokazaliśmy. I jest teraz pytanie zasadnicze. Takie nasze właśnie 21-wieczne. A co ci królowie z tego mieli? Wędrowali, ryzykowali całe tygodnie, miesiące. Przyszli, oddali pokłon, zostawili złoto, kadzidło i mirrę, upadli na twarz, poszli. Każdy z nas zapyta, no i co z tego mieli? Otóż oni z tego nic nie mieli. I my tego nie możemy zrozumieć. Przecież jak idę na pielgrzymkę, to po coś. Przynajmniej, żeby było fajnie, żeby było pobożnie. Jak idę do spowiedzi, to żeby dostać odpuszczenie grzechu, żeby poczuć pewną ulgę, żeby poczuć się lepiej. Po coś zawsze idę. Ilu ludzi mówi, Kościół mi nic nie daje. Jasne, że Kościół nic nie daje. I nie dacie nic, nie przychodź do Kościoła. Tutaj się troszkę odwołam do myśli, które mówiłem w tym roku na pasterce, ale nie wszyscy z was, drodzy bracia i siostry, byli. Dlatego Jezus przyszedł nagi. Dlatego Jezus troszczył się o to, żeby nic nie mieć. Sam o sobie mówił, nie mam dachu nad głową. Kiedy umierał na krzyżu, był nagusieńki. Ja nic nie mam. Dlaczego? Bo my ciągle przychodzimy, Panie Jezu, mam parę próśb do Ciebie. To mi potrzebne. A Jezus mówi, ale ja nic nie mam. O co szło kuszenie Jezusa na pustyni? Szatan mówił, pokaż potęgę, pokaż siłę, pokaż majestat, pokaż co potrafisz, wstrząśnij ziemią, zachwyt. A Jezus mówił, idź precz szatanie, że nic nie zrobię. Ktoś z was powie, i to ludzie tego nie potrafią zrozumieć, przecież Jezus dawał, chleb dawał, wino dał, zdrowie ludziom dawał, wzrok dawał. Kochani, nie zrozumiemy tych cudów Bożych, jeśli nie zrozumiemy, że to były tylko przejawy Jego miłości i pokazanie swojego majestatu i taki folder reklamowy Królestwa Niebieskiego. Ale to nie chodziło o to, że Jezus przyszedł po to, żeby dawać ludziom chleb czy wino, bo jeśli byśmy patrzyli na Jego osiągnięcia od strony dawania, to były śmieszne. Na jednego uzdrowionego zostawały miliony chorych. Na 3000 nakarmionych zostało 100 milionów głodnych. Wszyscy uzdrowieni potem chorowali, poumierali. Łazarz umarł, dziewczynka z Nain umarła, chłopiec ubogi wdowy umarł. Jezus nie po to przyszedł. Kochani, takie porównanie mi przyszło do głowy. Wyobraźmy sobie, że jakaś dziewczyna dostaje od chłopaka miłosne pocztówki, takie pocztą, z kwiatkami. I mówi, nawet fajnie jest. Całą serię już gerberów mam w różnych kolorach. Teraz róże mi przysyła. Nawet mu napisałem, żeby mi teraz trochę tulipanów przysłał. Ty stara, ale on ci tam z tyłu pisze, że on cię kocha. Tak? Nie zauważyłam w ogóle. Jezus na tych wszystkich cudach napisał do nas, kocham cię. Patrz, otwieram wzrok ludziom, przywracam wsłuch, karmię ludzi. Widzisz, ja Cię kocham. A my mówimy, sorry Jezus, jeszcze trochę bułki paryskiej, trochę rogali, chałkę byś mi podrzucił. My pomyliliśmy kartkę pocztową z tym, że tam z tyłu jest napisane, kocham Cię. Tak jakby dziewczyna powiedziała, nie mogę się doczekać dnia ślubu. Nie mogę. On mi da złotą obrączkę.
Powiedzieliśmy, czyś ty zwariowała? On ci da siebie, on ci da miłość, on ci da do końca życia, ale ta obrączka nacinana, białe srebro, białe złoto. Pomyliliśmy, przychodzimy do Jezusa po obrączkę i po pocztówki, a to jest tylko znak Jego miłości. Jezus nam chce dać jedno, siebie. I to zrozumieją no, na przykład rodzice. Rodzice dziecka, które się może teraz poczęło w tych dniach, czy się narodziło. Proszę Państwa, przecież jeśli ktoś z Was ma małe dziecko, czy w ogóle ma dziecko, ale szczególnie takie malutkie, niemowlaka, i ktoś by przyszedł i powiedział, ty, jakie macie korzyści z tego dziecka? A co, sprząta, pastuje, coś? Żadnych. No to pytanie, po co ci takie dziecko, ty? Coś ty zwariował, to jest dziecko. To jest w ogóle syn, to jest mój syn, on mi życie odmienił, zobacz, jak o nim mówię, to płaczę. A my pytamy, ty, co ci ta religia daje? Chodzisz do kościoła i co ci to daje? Daje ci to coś? Spokój trochę masz, tak? No, trzeba przyznać, że taniej niż u psychoterapeuty. Taniej niż u psychologa. Proszę Państwa, za chwilę będzie scena jak ze stajni betlejemskiej. Stoicie tutaj, ludzie z wyższym wykształceniem, z doktoratem, z habilitacją, ale i pastuszkowie prości, fizyczni pracownicy, nie znam wszystkich. Ja będę robił za Maryję. Pokażę wam Józefa, pokażę wam Jezusa. I co? I masz Jezusa, masz Boga. Ale co mi to da? Nic. Już na twarz nie padajcie, bo zasolona dzisiaj podłoga świętej Anny. Zresztą by się nie dało rady. Ale za chwilę będzie to. Co ci Jezus dał? Siebie. A jaką ma z tego korzyść? No o korzyści możemy mówić, tylko nie tej doczesnej. Jezus przychodzi nas, taki też mi porównanie przyszło w ostatnich dniach do głowy. Jezus przychodzi nas przerzucić do wolnego świata. Pamiętacie w tych filmach różnych tam z okupacji, konspiracja, coś i mówili, słuchaj, przerzucimy cię do Rumunii. Nie wiesz, którego dnia przyjdą po ciebie ludzie, hasło takie i takie i wtedy z ulicy, jakby cię brali, to nic nie zabieraj ze sobą, dostaniesz fałszywy paszport, przerzucamy cię do Rumunii. Pamiętacie, jak Kuklińskiego, Ryszarda przerzucali do Stanów Zjednoczonych w stanie wojennym. Nagle w jakichś kartonach amerykańska ambasada, jakiś podstawiony wóz, przerzucali go. Nic nie mógł zabrać oczywiście, tylko żona, synowie nas też będą przerzucać. Nie w kartonach, tylko w trumnach nas będą przerzucać. Do wolnego świata, kochani. Jezus przyszedł i mówi do ciebie, słuchaj, przyszedłem cię przerzucić przez zieloną granicę. Z okupacji. My żyjemy wszyscy w okupacji. I ta okupacja będzie do skończenia świata. Szatan jest księciem tego świata. Okupację znacie wszyscy. Kłótnie rodzinne, rozregulowana czystość, rozregulowana seksualność, pragnienia, pożądanie, samotność, nawet przy największym szczęściu ciągle jakiś ból w sercu. To jest okupacja. I przychodzi Chrystus i my mówimy, co przyniosłeś? Nic, przyniosłem was przerzucić. Dzieciom opowiadam nieraz taką historyjkę, jak przyszedł turysta do kartuzów srogiego zakonu z prośbą, żeby mógł pozwiedzać ten zakon. Przeor się zgodził i on wchodzi, pokazali mu refektarz, korytarze, cele zakonne i mówi do tych mnichów, przepraszam, ale jedno mnie to u was zastanawia. Gdzie wy macie swoje meble? A oni mówią, a ty gdzie masz meble? Ja jestem turystą, tylko przechodniem. A oni mówią, my też jesteśmy tu przechodniami. Jesteśmy tutaj tylko na chwilę przechodniami. Wiecie, my przypominamy takich, co by powiedzieli, przerzucimy cię do Rumunii, przyjdź na umówiony punkt przerzutu, a my przychodzimy, trzy walizki, wyrysalka, wanna. To się przyda wszystko. Czyś ty zgłupiał człowieku. Musisz pod podłogą cichutko leżeć, a nic z sobą nie zabierzesz. Pismo Święte mówi, będziemy odchodzić z tego świata, będziemy przerzucani na nowy świat i nic z tego nie zabierzemy. Kościół to jest port. Port, w którym ludzie oczekują na statek, który przypłynie zabrać ich w tamten świat. Tylko w tym porcie niektórzy są tak niecierpliwi, że zaczęli budować domy. I statek przypływa, a oni mówią, spadajcie, już nam się nie chce nigdzie płynąć. Fajnie w tym porcie. W porcie się źle mieszka. W namiocie się źle mieszka. W domu Ojca jest mieszkań wiele. Dlatego ten spór, który Kościół toczy ze światem, to jest spór tych, którzy chcą sobie tutaj zbudować namiot i dom i zapewnić szczęście przez różnego rodzaju pigułki, zapłodnienia in vitro. A Kościół mówi nie tak. Życie, musicie być cały czas w pogotowiu szkolenia miłości, bo tylko ci, którzy pójdą za Chrystusem i Mu zaufają, którzy nie będą chcieli od Niego czegoś, ale samego Chrystusa jako przewodnika i źródło życia, tylko ci zostaną przezłuczeni. Pokłońcie się dzisiaj, kochani, kiedy hostię białą podniosę wysoko.
I nie pytajcie, co ja z tego będę miał. Czy ta msza święta mi się podobała? Może właśnie ci się nie przeżyłeś tej mszy świętej. Może od początku jesteś jej rozdrażniony i to, co nawet mówię, do ciebie nie trafia. Bo może Pan Bóg powiedział, nie dostaniesz dzisiaj żadnych treści intelektualnych, nie wzruszysz się na kazaniu. Przyjdziesz i wyjdziesz pusty, tylko z jednym wyjdziesz. Z żywym Chrystusem w sercu. Dostaniesz tylko tyle i aż tyle. Niech nam święto objawienia Bożego tę prawdę objawi. Amen.